Zadzwoniłam do mamy i mówię, no mamo, jesteśmy już na szczycie. Mama, o no to super, no mamo, jesteśmy na Mont Blanc. Gdzie? No i tak to potem Grzesiek zadzwonił do swojej mamy, jego mama musiała już sobie usiąść z nerwów chyba. No i tak to właśnie z tym Mont Blanc było. Wyjdziemy sobie na jakąkolwiek górkę i ten widok się nam nie nudzi, no po prostu jest zawsze jest fajnie. Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku przygotowanym przez Fundację Z Miłości do Gór. Słuchajcie, mam dla Was pewną ciekawostkę. Na pewno spotkaliście się kiedyś z kozicami górskimi. Może będąc w Tatrach lub czytając coś sobie na internecie. Kozice górskie to gatunek, który jest charakterystyczny dla gór wysokich. Ale wiecie co? W naszym Beskidzie Sądeckim również takowe występują. Jest ich bardzo niewiele, a pewien obiekt, który zauważyliśmy podczas naszej teraz wycieczki, takiej przechadzki koło piwnicznej, wskazuje na to, że muszą być gdzieś blisko. Więc rozejrzyjmy się troszkę. Kozice, które występują w okolicach piwnicznej, w odróżnieniu do kozic tatrzańskich, podróżują takim oto pojazdem. Skoro ten pojazd tutaj stoi, to muszą być gdzieś niedaleko. Drodzy Państwo, kozice piwniczańskie w ich naturalnym środowisku. Dorota i Grzesiek. O, cześć! O, cześć! W ogóle też nie spodziewaliśmy się. Ja was się też tutaj nie spodziewałem. W ogóle was strasznie ciężko jest gdzieś spotkać. Siadaj. A, dziękuję. W środowisku. O, słuchajcie, mówiłem właśnie o tym, że jeżeli widzimy ten oto charakterystyczny pojazd, to znaczy, że kozice są gdzieś blisko. Naprawdę chyba drugiego takiego już nie spotkaliście. Co na swojej drodze? No, tak oklejonego jeszcze nie, ale no jest na razie z nami, zobaczymy jak długo. Ale już póki co sprawuje się na piątkę, no i zawsze wracamy z nim. Sporo kilometrów już im zrobiliście, co? Parę krajów odwiedziliście. Tak, no takie pojedyncze wyszczały gdzieś. Przejazdy, no to jest 5000 kilometrów. Ła, nieźle. Nie ma problemu. Jak to się stało, że kozice, które są utożsamiane z tym, że włóczą się po górach mniejszych i większych, nagle stwierdziły, że przesiadamy się jednak do kampera i wybieramy taki sposób podróżowania? Znaczy to jest takie wejście, dojazd do tego, co naprawdę kochamy, czyli chodzenie po górach. No i tam dojeżdżamy sobie na jakiś parking, przeważnie się rozbijamy na tym parkingu, z którego ruszamy na dany szlak, nocujemy i z samego rana ładnie wychodzimy, witamy się z nim i ze szlakiem. Wiesz co, w ogóle... Sorry, mucha mi tu wyciąła. Albo jakiś robak. Już siadam. Spokojnie. Ja tutaj kucałem i kolanem do mrowiska. Ale tylko słyszę tak. No dobra, to kontynuujemy sobie. Dobra, to ja mam taką propozycję, słuchajcie. Skoro już mamy taką świetną okazję, żeby w tak pięknych okolicznościach przyrody
posiedzieć sobie i troszkę porozmawiać, to myślę, że uporządkujmy to sobie jakoś chronologicznie, co? Zacznijmy może od tego, że kiedyś Grzesiek uczył mnie nieskutecznie, czy Grzesiek uczył skutecznie, ale ja nie byłem dobrym uczniem, uczył mnie jeździć na nartach i mieliśmy okazję troszkę sobie pogawędzić wtedy i ty mi, Grzesiu, wtedy wspomniałeś takie coś, że wy obydwoje jesteście z Piwnicznej stąd, ale gdzieś na początku się nie znaliście od samego początku, znaczy od małego, tak, że tak, tak powiem. Tak, dokładnie. No jakoś tak to się złożyło, że mijaliśmy się cały czas, mieliśmy grono znajomych wspólnych, no ale jakoś tam no, nie podarzyło się, żebyśmy się mogli spotkać. No ja troszkę też pomieszkałem gdzieś za granicą, później wróciłem do mojej pracy, czyli do uczenia na snowboardzie i na nartach. No i tam spotkałem Dorotkę. No, no i tak się poznaliśmy. No i tak się to cała historia. A dalej to, już, się potoczyło samo. Dalej to samo. Po prostu poszło. Tak. No ale wiecie, to też jest w ogóle fenomen, że spotykały się dwie osoby, które mają po prostu tak sfokusowaną pasję. Bo wy tak naprawdę obydwoje czujecie ten klimat tak samo. No pewnie dlatego to nas połączyło, bo jakby nie to, no to mogłoby być pewnie troszeczkę inaczej. Oboje uczymy na nartach, więc cały czas i pracę mamy razem, i pasję mamy tą samą, więc po prostu jest to troszeczkę po prostu łatwiej się zebrać i wtedy no, dzielić tą pasję, to jednak myślę, że nie przeciwieństwa się przyciągają, ale jednak te właśnie wspólne pasje, tak, bardziej się, tak, przyciągają. Szczególnie, że lubimy wszystko rzucać i... No właśnie, wiecie co? I iść w góry. Okej, bo wiecie, co jest w ogóle super, co gdzieś ja zauważyłem, jak was obserwuję, bo obserwuję was czy na Instagramie, czy na Facebooku, to fajne jest też to, że wy nie prowadzicie takiego monotonnego trybu życia. Wy chyba nie macie czegoś takiego jak ciepłe kapcie w domu. No nie za bardzo. Te nasze ciepłe kapcie są gdzieś zawsze w trasie. No, czasami się zdarza, jak już za mało mamy właśnie takich przygód, to wyciągamy materac na balkon i śpimy na balkonie. Tak się też zdarza, albo po prostu bierzemy śpiwór i idziemy gdzieś spać, gdziekolwiek, albo namiot, albo teraz w busie właśnie, bo troszeczkę łatwiej. Wyjeżdżamy właśnie gdzieś na jakąś polankę, śpimy, rano się zwijamy i wracamy do pracy. Wracamy do pracy. A czym wy się teraz zajmujecie? No bo w zimie jeździcie na snowboardzie, jeździcie na nartach, uczycie na stoku. Natomiast latem, jakie jest wasze zajęcie, jeśli mogę spytać? Możesz, i dużo zajęć mamy. Tak, no nie jest łatwo żyć, także no próbujemy, bardzo, bardzo mocno próbujemy, no i praktycznie robimy wszystko, no prowadzimy nasze kozice, czyli jest to też również, Dorota pisze blog na naszej stronie, ona jest tutaj głównie odpowiedzialna za to. No ja tam troszkę stoję z tyłu, jeżeli chodzi o naszą stronę, na zapleczu, ogarniam, żeby to wszystko działało. No i mamy sklepik z naszymi autorskimi gadżetami. No właśnie widzę koszulki i na pewno ja też taką koszulkę mam gdzieś w swojej kolekcji i serdecznie polecam, bo naprawdę macie bardzo fajne rzeczy. Także nasi widzowie dostają tutaj taką aprobatę, żeby spojrzeć na stronę kozic i coś tam dla siebie wybrać, bo jest w czym wybierać, więc chociaż zaglądnijcie jednym okiem. No, zdarza się też, że wyjeżdżamy czasami za granicę do pracy, sporadycznie, ale to tak może nawet bardziej na odpoczynek psychiczny, bo jednak jak się jedzie, zostawia się Polskę, powiedzmy, z tyłu za sobą, to po prostu jest taki reset głowy i wtedy jak się wracamy, to po prostu jest nam łatwiej zacząć i jesteśmy wtedy troszeczkę bardziej zmotywowani. Tak, jednak ten własny biznes, no to no, niestety trzeba cały czas myśleć, no i to... No i od tamtego roku jeszcze Grzesiu założył rowerową dolinę. Tak, również prowadzimy rowerową dolinę, ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Myślę, że tak, rowerowej dolinie słyszałem i na pewno mamy gdzieś w planach również z wami się spotkać w tym temacie, żeby troszeczkę szerzej pokazać tą rowerową dolinę. No ale dobrze, no, mamy już tą chronologię jakoś zachowaną, więc poznaliście się. No i w ogóle skąd pomysł? Bo wiecie, założyć bloga, wymyślić nazwę i w ogóle znaleźć ten taki... taką jakąś ścieżkę, którą będziecie podążać, tak? To nie jest wcale taka prosta sprawa, bo wiele takich inicjatyw umiera gdzieś na początku, właśnie przez to, że gdzieś ktoś nie potrafi sobie obrać tego celu. A wy ten cel obraliście od samego... No w sumie wyszło wszystko dość spontanicznie. Od tego, że zaczęłam chodzić po górach, w sumie wtedy, jak właśnie kupiliśmy psa, którego widzieliście w aucie. Widzieliśmy, ale nie było. To było 11 lat temu i zaczęłam chodzić z nim po prostu coraz więcej po górach, bo to pies pasterski, więc po prostu musiał się wyszaleć. No i później stwierdziłam, no dobra, no to przecież tak blisko mamy Tatry, dlaczego ja jeszcze w Tatrach nie byłam? No gdzieś tam na Morskim Oku, okej. No i tak zaczęłam po prostu chodzić po tych Tatrach, no i stwierdziłam, że robię dużo tych zdjęć i tak dalej, i tak dalej.
I stwierdziłam, że zaczął się Facebook robić coraz bardziej popularny, więc założyłam fanpage'a, o którym w sumie nikt nie wiedział, bo tak jakoś głupio mi było o nim w ogóle mówić. I wrzucałam tam swoje zdjęcia z wycieczek tatrzańskich. Dopiero jak chyba tam, nie wiem, mieliśmy 4000, 5000 obserwujących na Facebooku, to dopiero komuś powiedziałam, że to jest moje, od nas tam z grona znajomych. No i potem to zaczęło się po prostu coraz fajniej rozwijać. Chyba po prostu trafiliśmy w taki moment, co mało było tych fanpage'y na taki temat. No i to się po prostu zaczęło samo nakręcać. Gdzieś tam zaczęliśmy rysować jakieś logo. Grzesiek właśnie stworzył logo. Tak, pomogliśmy brnąć później w tą sprzedaż. Zaczęliśmy... No i stwierdziliśmy, że fajnie by było mieć naklejkę na samochodzie, więc zrobiliśmy te naklejki. No i napisaliśmy post, że gdyby ktoś chciał kupić taką naklejkę, no to żeby nam napisał wiadomość. I te wiadomości po prostu spływały do nas tak mnóstwo, Nie było w planie jakby zrobienia sklepu po prostu. Absolutnie no, zrobiliśmy te naklejeczki i nagle odezwało się multum ludzi, chcąc kupić. Stwierdziliśmy, że musimy to po prostu jakoś legalnie zacząć sprzedawać. Tak, zaczęli później powoli to wszystko formalizować. No i tak zaczęło się to kręcić. No słuchajcie, to tak brzmi tak niebanalnie, ale wy naprawdę macie już w tym momencie ogromną rzeszę obserwujących, no bo jednak tam 50 parę tysięcy na Facebooku to jest tego troszkę. Uzbierało się przez te lata. Uzbierało się. Tak, no dawniej to troszkę szybciej. Szybciej te osoby nam zdobywaliśmy, a to też kwestia tego, że no jednak ten Facebook się troszkę zmienia, no cały czas to się w jakiś tam sposób rozwija. No i to docieranie. Właśnie zrezygnowaliśmy trochę z tego Facebooka i przeszliśmy bardziej w bloga, więc po prostu chcemy. Tak. Blog też jest dla nas czymś taki rodzaj pamiętnika. Gdzieś te zdjęcia przeważnie są, teraz się nie wywołuje aż tak często, więc po prostu jest to i rodzaj po prostu takiego naszego opowiadania i też może pomagania innym zorganizować sobie jakieś wycieczki, czy tam napisać jakieś informacje praktyczne. Więc to jest takie i pamiętnik dla nas, świetna pamiątka, która na pewno nie zginie, czym mam nadzieję, że nie zginie. No i dzięki temu też widzę, że po prostu i motywujemy troszeczkę innych, mam nadzieję. Myślę, że no właśnie to też zastanawiało mnie, bo wiecie, Piwniczno to jest piękne miasteczko, ale też nie jest jakieś ogromne, więc myślę, że już gdzieś tam jesteście rozpoznawalni, tak powiem w cudzysłowie, że no kozice jadą, tak? Chociażby wystarczy popatrzeć na was samochód. To jak jedziemy busikiem, to może tak, ale bardzo często ktoś nam pisze z Piwnicznej, o, ja nie wiedziałem nawet, że ktoś taki jest. Tak, bo, także, no. Że lokalnie, że nami możemy. Lokalnie to różnie bywa. No ale zobaczymy, jak okay. Będzie wszystko. Idźmy dalej, no bo też rodzi się od razu takie pytanie, że okej, okay, no chodzenie po górach to jest jedno. Ja w ogóle mógłbym opowiedzieć teraz całą tą historię śmieszną, jak to was poznałem, a w sumie jak na was trafiłem, gdzie trafiłem na twojego tatę Dorotka, którego złapałem na autostopa i on mi mówi, ja wtedy akurat gdzieś tutaj wędrowałem po Beskidzie i ja wsiadam do niego do samochodu i mówię, że no, on mnie wypytuje, więc ja opowiadam, że chodzę sobie po górach, on mówi, no moja córka też chodzi, wiesz, tutaj sobie zobaczysz tam ci naklejkę, to sobie zobaczysz, ma taki profil na Facebooku, Kozice Piwniczańskie. No i wiesz, naszego chodzenia po górach nie można porównać, bo jednak się włóczę głównie po tych Beskidach, a wy już macie na swoim koncie parę poważnych szczytów. Więc jak to ewoluowało, że wy też zdecydowaliście się na to, że zaczynamy jeździć też w takie poważne góry wysokie? No, to... Było też tak, powiedzmy, troszeczkę etapami i powolutku. Jak pojechaliśmy na nasze pierwsze wakacje, to w sumie też pierwszy cel to było, okej, jedźmy gdzieś w góry i po prostu pojechaliśmy wtedy do Austrii. Nie mieliśmy żadnego obranego celu, tylko po prostu, dobra, jedźmy tam, gdzie jest pogoda i chodźmy w góry. No i wyszliśmy na taki szczyt 3000, ale to był taki bardzo prosty szczyt, także większość wyjechaliśmy, przyznajemy się, kolejką. Tak, nie mamy głównie jakiegoś planu zdobywania czegoś tam, tylko po prostu jedziemy, widzimy... Coś fajnego, co nam się podoba. Wtedy z tej góry, decydujemy się, tak. Idziemy. No. Wtedy z tej góry widzieliśmy po raz pierwszy Grossglocknera i sobie myślałam wtedy, oj, fajnie by tam było kiedyś wyjść, ale to nie ma szans, niemożliwe, żebyśmy w ogóle tam kiedykolwiek wyszli. No i tak podziwialiśmy tego Grossglocknera, no i kilka lat później się okazało, że tam rzeczywiście nam się go udało też między innymi zdobyć. Ale to dość w sumie spontanicznie idzie. No, z Tatry zeszliśmy wzdłuż i wszerz tak naprawdę. No i później po prostu to pragnienie troszeczkę rosło. No i 7 lat temu pojechałam z moją przyjaciółką w Himalaje i
fajnie było bardzo. I odkąd wróciłam, to po prostu te Himalaje siedziały mi w głowie. Mówię, Gresiak, musimy tam jechać razem, to w ogóle nie ma innej możliwości. Tak, tak. No w sumie dla mnie to było takie dziwne, bo tak chciała wrócić tam. Wtedy myślę, no dobrze, była, zobaczyła, no to coś następnego. No, wtedy później zabrała mnie tam. No i ja tam zobaczyłem faktycznie super ekstra. Wróciłem do domu i nagle we mnie znowu się powstało takie. Poczuł to, chęć, co ja poczułam. Tak, teraz codziennie myśli o tym, żeby jechać powrotu do Nepalu. Do Nepalu. Także jest coś tam tego takiego magicznego w tym Nepalu, że no, chce się tam wracać, że ktoś był. No, 8000ników nie zdobywaliśmy, tylko robiliśmy trekkingi. No ale też są bardzo konkretne wysokości. Przypuszczam, że tam trekking już odbywa na takich 5000 na pewno. Tak, no przechodziliśmy przez takie przełęcze i takie szczyty. Mieliśmy po drodze. A jak zdrówko wasze na takiej wysokości? No całkiem elegancko właśnie. Nie jest źle, jest okej, okay, jest w porządku. Tak, trzeba iść pomalutku, ale jest w porządku. Okay. Także całe szczęście, bo inaczej no to moglibyśmy się całkiem poważnie zrazić. No właśnie, zrazić. Bo to też jeszcze taka rzecz o nas, że no, my nie jesteśmy osobami, które zdobywają szybko szczyty. Raczej bierzemy większy zapas do plecaka, powolutku tam wychodzimy, zawsze jesteśmy zabezpieczeni. Czasami zdarzało się tak, że nie wiem, jakaś załamanie pogody nas spotykało w górach. No i wtedy bez problemu się rozbijaliśmy, zatrzymywaliśmy, przeczekaliśmy i szliśmy dalej. Jak się gdzieś nie udało, no to po prostu następny zawracaliśmy raz. To się odwlecze, to nie uciecze. Bardzo, bardzo, bardzo luźny sposób na wędrowanie tak naprawdę. W sumie wydaje mi się, że jeżeli nie masz takiego parcia, nie stawiasz sobie tak ambicjonalnie czegoś, to przychodzi łatwiej. Jeżeli nie ma się takiej stricte daty, no bo często ludzie wyjeżdżają, mają te wakacje, mają odpowiednią datę, no jadą i za wszelką cenę próbują zdobyć tą górę. My bardziej patrzymy na pogodę, a dlatego, że jesteśmy właśnie dość niezależni, no to możemy te nasze wycieczki podporządkować trochę pogodzie i tak było, jak właśnie wyszliśmy na Mont Blanc. Na przykład. To było tak, że obczailiśmy pogodę w Alpach, wiedzieliśmy, że będzie kilka dni ładnych i w sumie nie mieliśmy zamiaru iść na Mont Blanc, tylko pochodzić gdzieś tam po górach, tam jest takie jedno fajne pasmo, gdzie można wyjść na 4000, no i mieliśmy taki cel i napisałam do mojego kolegi z prośbą o pożyczenie czekanu, bo nie miałam i mówię, o też Tomek, mówię, Tomek, pożyczysz mi czekan, on, gdzie idziecie? A tu i tu, o ale super, wiesz co, mogę iść z wami? I mówię, no to pewnie, pożyczę sobie od kogoś innego. No i Tomek stwierdził, że idzie z nami i pisze do mnie, hej, ale bez sensu tam iść, chodźmy na Mont Blanc. No i tak sobie myślę, w sumie, dlaczego nie? Mont Blanc myśleliśmy, że może w międzyczasie gdzieś tam się uda, ale to był totalnie taki, no nie było tego planu. No i stwierdziliśmy, że kurczę, no spróbujmy, no nie uda się, będzie ciężko, w którymś momencie to po prostu zawrócimy. I nie chcieliśmy o tym za bardzo też nikomu mówić, więc nikt praktycznie nie wiedział o tym, że idziemy na Mont Blanc, oprócz mojego taty i właśnie naszych znajomych, którzy nam sprawdzali pogodę. No i udało nam się po prostu na niego wyjść i pamiętam, że ze szczytu zadzwoniłam do mamy i mówię, no mamo, jesteśmy już na szczycie. Mama, o no to super, no mamo, jesteśmy na Mont Blanc. Gdzie? No i tak to potem Gresiek zadzwonił do swojej mamy, jego mama musiała już sobie usiąść z nerwów chyba. No i tak to właśnie z tym Mont Blanc było. Dobra, słuchajcie, no to skoro mamy takie fajne okoliczności przyrody i w sumie możemy tutaj pospacerować, no to co, no to może się gdzieś przejdziemy. Przejdźmy się, pooglądajmy jeszcze przy okazji wasz tutaj kozicowóz, także startujemy, no bo co, jeszcze ktoś jedzie. Dobra, to może zanim przejdziemy do stricte jakiegoś wędrowania, pokrótce może byś nam pokazał, Grzesiu, jakie to macie udogodnienia w swoim kozicowozie. Tak, tak. Tak naprawdę jest to seryjna karawelka. Zrobiliśmy taką delikatną zabudowę, którą w każdym momencie możemy wyjąć, włożyć z powrotem siedzenia. Chodźcie, zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Mamy to, co najważniejsze, czyli łóżeczko. Co tu ważniejsze? Jakieś tam oświetlenie oczywiście dodatkowe. Mamy tutaj schowaną kuchenkę, jest dodatkowy akumulator, mamy też pod zabudową schowany solar. Także cały czas ten prąd możemy sobie czerpać ze słońca. Oczywiście jest on tam schowany dlatego, że parkujemy gdzieś w cieniu, a solar na kablu sobie wyciągamy do słoneczka. Nie mamy jakiegoś kranu specjalnego, nic tutaj nie jest specjalnie tam montowane na stałe. Także zwykłe baniaczki z wodą to całkowicie do podróżowania wystarcza. No i póki co tak to wszystko wygląda.
Korzystając z okazji, korzystając z okoliczności przyrody, przeszliśmy się na mały spacer, zostawiliśmy Koźlicowóz daleko, daleko za nami. Jesteśmy za to w miejscu, z którego rozciąga się piękna panorama na Piwniczną, na pasmo Radziejowej. I tak korzystając z okazji, że tutaj sobie jesteśmy wspólnie i możemy sobie pogawędzić, to wiecie, co mi przyszło do głowy, że wiele osób w naszym wieku, myślę, że jesteśmy prawie równolatkami, patrzy raczej w tym kierunku, żeby uciekać z tego południa Polski. Gdzieś te takie miejscowości typu Nowy Sącz czy Piwniczna, to każdy z nas gdzieś wyjeżdża w swoim życiu, ma taki etap na przykład studiowania i potem niewiele osób wraca. I czy wy spotkaliście się z takim zjawiskiem, że na przykład ktoś z waszych starych znajomych odzywa się teraz do was i mówi, kurczę, wy zostaliście w Piwnicznej i w sumie to wam zazdroszczę, bo no naprawdę odnaleźliście się w tym miejscu. No czasami tak jest, że ktoś mówi, na przykład właśnie jedziemy sobie gdzieś na noc albo po prostu palimy ognisko i o, ale macie fajnie, a ja siedzę w mieście. No tak się czasami też zdarza. No ja jestem akurat osobą, która wyjechała, no i dopiero wtedy zrozumiałem, gdzie mieszkam, bo wcześniej to było dla mnie wszystko normalne, nie dostrzegało się, a spotkałem ludzi, no, mieszkałem w wielkim mieście i pokazałem, gdzie mieszkam i oni tak, w ogóle co ty tutaj robisz, dlaczego w ogóle wyjechałeś stamtąd, nie? No i wtedy zaświeciło mi się to światełko, sobie myślę, oj, no faktycznie, coś w tym jest. No i... Ja tak. Nie miałam takich problemów, mi się zawsze tu podobało i zawsze się zachwycałam, także... Nie miałaś nigdy w planach, żeby stąd wyjeżdżać? Nie, zaczęłam studiować w Krakowie, ale po 3 tygodniach stwierdziłam, że to jest totalnie nie dla mnie i bardzo szybko stamtąd uciekłam i nigdy nie miałam ochoty mieszkać w dużym mieście. A... Ja też, to jest chyba takie moje sztampowe pytanie, które zadaję wszystkim rozmówcom, jak prowadzę wywiady, ale jesteśmy fundacją z miłości do gór i zawsze się zastanawiam nad tym, czy da się właśnie te góry kochać taką miłością bezwarunkową, że człowiek po prostu jest na tyle zżyty z takim miejscem, z górami po prostu, jakimikolwiek górami, że... nie da się jakoś tego życia prowadzić gdzie indziej. No, raczej tak właśnie to wygląda, że jednak, no jak to wygląda w miłości, no nie, idziesz i się zachwycasz, no i jest pięknie i cały czas jest fajnie i nieważne właśnie o to chodzi, że wyjdziemy sobie na jakąkolwiek górkę i ten widok się nam nie nudzi, no po prostu jest zawsze jest fajnie. I zawsze chce się wracać w te góry jednak. Ale rozmawiając z wami w kuluarach, gdzieś tam jak szliśmy sobie, to też dużo mówiliście o swoich wyjazdach, Gruzja chociażby, tak? Mm-hmm. Gdzieś jeszcze byliście ostatnio? Albania. No wy jesteście trochę takimi ambasadorami Polski, Piwnicznej. Parafrazuję to z pewnym filmem. No to zwiedzanie, podróżowanie, no to też jest tą częścią. Tylko naszego właśnie motta. Zawsze jak gdzieś jedziemy, to jednak myślimy o tym, żeby iść w góry. To tak, plaża to jest taki nie, dodatek. No, zawsze jak patrzymy na jakiś kraj, dobra, ale jaki jest najwyższy szczyt? O dobra, da się zrobić, okej. Okay. Albo się nie da i wtedy znajdujemy sobie coś innego. Albo się nie da i coś innego też, tak. No dobrze, no to okej. Zachowując naszą kolejność, rozmawialiśmy o tym, jak się poznaliście, rozmawialiśmy o waszym blogu, który gdzieś się tam zrodził. Oglądaliśmy już Koźlicowóz i poznaliśmy go i was w sposób podróżowania też już poznaliśmy, więc zostaje tylko mi zapytać o to, no, co dalej, tak? Czy wy macie jakieś plany w ogóle na przyszłość, czy to jest tak, że zobaczymy, co będzie jutro, co nie? Jutro. No to troszeczkę... Nie, no wiadomo, że jakieś tam plany są, ale no, w dzisiejszych czasach to nic nie jest pewne, więc teoretycznie no, chcemy cały czas jednak po tych górach chodzić i cały czas gdzieś tam te podróże mieć na uwadze, więc tak to właśnie... No, robimy wszystko, no to... Ale powiedziałeś przed chwilą, że wiecie, że kraj, najwyższy szczyt da się zrobić czy nie, a na przykład macie jeszcze jakieś takie niezrealizowane marzenie, że jest, nie, gdzieś byśmy weszli jeszcze, coś byśmy jeszcze zobaczyli. No, dużo takich miejsc jest, co chcielibyśmy wyjść i zobaczyć, ale no nic nie robimy praktycznie tak na siłę, no nie? Na przykład no, teraz mamy tego COVID-a, no to pozamykali nam część krajów, gdzie ewentualnie niektóre kraje, gdzie rzeczywiście chcieliśmy jechać, jak na przykład właśnie do Nepalu. Nie da się, więc po prostu pojechaliśmy tam, gdzie się da, czyli do Albanii, ostatnio do Macedonii. Tak. Zwiedziliśmy te dwa kraje, naprawdę tak wzdłuż i wszerz, piękne i bardzo się w sumie z tego cieszę, bo inaczej jak tak, na przykład nie było też, tego lockdownu, to... Też może nie do końca jest tak, że patrzymy tylko po górach i szczytach, które są najwyższe, ale no przede wszystkim o jakichś pięknych, fajnych, naturalnych miejscówach, gdzie możemy je zobaczyć, zwiedzić, po prostu pobyć tam i jakoś no, zobaczyć, poczuć to na własnej skórze. Także przeważnie ta natura nie jest jakieś tam może, to jednak zabytki no, nas tak nie kręcą, jednak wolimy iść jakiś las,
przejść się tam i zobaczyć po prostu, jak tam jest. Dokładnie. No. I szukamy też trochę takich mniej znanych miejsc. Tak. Rzeczywiście gdzieś po takich blogach i zagranicznych i innych, nie tylko to, co jest utarte, że musicie zobaczyć to i to. Nie, my szukamy często, po prostu nawet innych miejsc. No nie wiem, gdziekolwiek popatrzymy na mapie, a jedźmy po prostu tam. Tam nic nie ma, zobaczmy, co tam jest. Tam nikogo nie było. No to... Świetnie brzmi w ogóle, tam nic nie ma. Zobaczmy, co tam jest. Tak czasami to bywa. No. Często jest tak, że tam rzeczywiście nie ma nic, ale często jest tak, że... Ale że też jest tam fajnie, nie ma nic, nie ma ludzi, to też jest po prostu tyle dobrze, że... No a propos formy zwiedzania, to nie jest też tak, że my tylko jeździmy tym busem, bo to od pewnego czasu dopiero mamy go rok. Od tamtego roku. Tak. No, wcześniej jeździliśmy również tylko z plecakiem. Czasami tylko z plecakiem. No, mieliśmy dość konkretną podróż, gdzie po prostu backpackerowaliśmy i dożyliśmy codziennie przed siebie, zupełnie bez planu. No może jakiś tam główny jakiś zarys był, ale codziennie coś się działo nowego. No i tak sobie podążaliśmy. No. Ja myślę, że jeszcze musimy wspomnieć o jednej rzeczy, że to, co rozmawialiśmy sobie właśnie przy waszym busie, tylko rozmawialiśmy o tym, po prostu gdzieś tam w kuluarach, że to wszystko, co widnieje na waszych koszulkach, to wychodzi spod twojej ręki, Grzesiek. Tak, no jakoś tak to bywa, że tak się złożyło, że po prostu zacząłem to rysować. Był pomysł. Grzesiu taki skromny jest, on ma duszę artystyczną, tylko nie chce się przyznać. Także to jest, ale uważam, że tym się trzeba chwalić, bo jednak to jest kolejny plus dla was, tak, że wasze produkty tak naprawdę sami projektujecie. Tak. Też oczywiście robimy zlecenia, pracuję jako grafik, także mimo woli rysuję to. Jeżeli nie skończę jakieś nasze projekty, to biorę się też za jakieś inne projekty. No ale na pewno te nasze powstają gdzieś tam właśnie w górach, gdzieś w naturze siedzimy, odpoczywamy sobie, w międzyczasie jakieś pomysły przychodzą do głowy, i przelewamy to. No akurat przelewam to na laptop, bo wszystkie te grafiki jednak już później idą pod ploter. Także tak to wyszło, nie rysuję tej tak klasycznie, już tylko komputerowo, ale wciąż jednak jest to moja wizja. Czasami tam Dorota mi troszkę pomaga z tą wizją. Ułatwia mi to. I tak to wygląda, jak wygląda. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za ten czas, który poświęciliście, za wycieczkę, którą nam zrobiliście, za to, że mogliśmy zobaczyć kozice piwniczańskie w ich naturalnym środowisku. Tak, my również dziękujemy, że wpadliście do nas. Zapraszamy częściej. Ja ze swojej strony chcę was poprosić, nasi widzowie drodzy, żebyście odwiedzili profil zarówno instagramowy, facebookowy kozic piwniczańskich. Zobaczcie relacje z ich wycieczek, poczytajcie ich bloga, bo naprawdę jest co oglądać. No i proszę was o to, abyście subskrybowali również nasz kanał, czyli Fundacji z Miłości do Gór. Odwiedzajcie naszego Instagrama, Facebooka, pewnie niebawem TikToka. Bądźcie z nami z Miłości do Gór. No i rzućcie wszystko i chodźcie w góry. Koniecznie. Dzięki. Dzięki.